Dzisiaj opowiem Wam o kontraktach terminowych na akcje. Kontrakt terminowy na akcje to instrument pochodny, który pozwala zarabiać na wzrostach i spadkach na giełdzie. To bardzo duża zaleta. Jeden kontrakt opiewa na 100 lub 1000 akcji. Kupując kontrakt, zajmujemy długą pozycję i liczymy na wzrost kursu akcji. Sprzedając kontrakt terminowy, zajmujemy pozycję krótką i liczymy na spadki. Wyobraźmy sobie spółkę, której jedna akcja kosztuje na giełdzie 200 zł. Aby kupić 100 akcji tej spółki, potrzebujesz 20 tysięcy złotych. Ale możesz też kupić kontrakty na akcje tej spółki. Jeden kontrakt opiewa właśnie na 100 akcji. Dzięki temu zarobisz na wzrostach, a kwota, którą musisz posiadać, jest zdecydowanie mniejsza. Nie potrzebujesz 20 tysięcy złotych. Wystarczy niewielka część tej kwoty, nazywana depozytem. To zwykle kilka lub kilkanaście procent wartości Twojej inwestycji. Jeżeli depozyt wynosi 10%, to w naszym przykładzie potrzebujesz 2000 zł. Inwestycja odpowiadająca 100 akcjom jedynie za 10% wartości. Nie potrzebujesz 20 tysięcy złotych, a jedynie 2000 zł. To inwestycja z dźwignią finansową, bo inwestujesz tylko część wartości instrumentu, a zyski i straty są liczone od jego pełnej wartości. Co stanie się zatem, kiedy kurs akcji pójdzie w górę o 10 zł, czyli 5%? Inwestor, który zajął pozycję długą i kupił kontrakt, zarobi 1000 zł, czyli równe 50%. To 10 razy więcej niż inwestując taką samą kwotę bezpośrednio w akcje. Inwestor, który zakładał spadki, zajął pozycję krótką, sprzedając kontrakt, straci 50%. Prawdopodobnie, żeby utrzymać swoją pozycję, będzie musiał uzupełnić depozyt i wpłacić brakującą kwotę na rachunek maklerski. Dlatego pamiętaj, że inwestycja w kontrakty jest ryzykowna, wymaga samodyscypliny i konsekwencji w działaniu. Obrót kontraktami odbywa się w czasie sesji giełdowych, dlatego zapewnia Ci ciągłą wycenę Twojej inwestycji. To wszystko na dziś. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź serwis pochodny.gpw.pl. Do zobaczenia!